i znajdujemy się na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka. Jakiś czas temu robiłem odcinek o ewangelikach i cmentarzach ewangelickich na terenie dzisiejszej gminy Nieporęt. I dziś można powiedzieć druga część tej samej historii, gdyż przyjrzymy się cmentarzom ewangelickim, które pozostały po tych ewangelickich osadnikach na terenie wsi, które w latach powojennych zostały włączone w granice Warszawy. A odcinek rozpoczynamy widokiem na kanał Żerański i zapraszam do oglądania. Pierwszy cmentarz, który chcę pokazać, znajdował się we wsi Brzeziny, która została włączona w granice Warszawy w 1951 roku. Cmentarz znajdował się przy obecnej ulicy Kamykowej, dokładnie w tym miejscu. I zajmował aż 1,5 hektara. I tak chyba w dużej mierze jest do dzisiaj. Cmentarz należał do parafii ewangelickiej w Nowym Dworze Mazowieckim i był użytkowany do II wojny światowej, a w 1941 roku ewangeliccy mieszkańcy z tych okolic zostali wysiedleni w głąb Niemiec, najprawdopodobniej na Pomorze. Ewangeliccy w tych okolicach zaczęli się osiedlać w połowie XIX wieku. Cmentarz w Brzezinach jest jednym z czterech, które pokażę w tym odcinku. Jak widzimy, dzisiaj jest on bardzo gęsto zarośnięty. W znajdujących się tu krzakach trudno odnaleźć ostatnie jeszcze nagrobki. Jeden większy mamy tu. Żadne napisy nie są jednak na nim czytelne. Znajduje się tu masa śmieci. Nie ma też tutaj w okolicy żadnej tablicy informującej o przeznaczeniu tego miejsca. Tu chyba kawałek nagrobka. Więc przechodząc obok można zupełnie nie wiedzieć, jakie miejsce się tu znajduje. Gdzieniegdzie są takie wystające fragmenty, prawdopodobnie nagrobków. Miejsce to od 2012 roku jest ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Ale niestety mimo to wygląda tak, jak wygląda. Zagłębiając się w krzakach można odnaleźć fragmenty tego cmentarza. Jeszcze dosyć duże. Tu jest nawet cały pomnik z widocznymi jeszcze napisami i cytatem z Pisma Świętego. Tu kolejny z bardzo ładną płaskorzeźbą. I tu także z napisami. Tu następne dwa. Są to zdecydowanie najlepiej zachowane fragmenty nagrobków, jakie do tej pory znalazłem. Jedno ujęcie z góry na zarośnięty cmentarz. W 2012 roku także zebrano stąd najlepiej zachowane nagrobki, oprócz tych kilku, które znalazłem, bo ewidentnie kwalifikują się do takich i zostały stąd zabrane. Najładniejsze nagrobki stąd zabrano i utworzono z nich lapidarium. A gdzie ono jest i jak wygląda, to pokażę za chwilę. Znajdujemy się teraz w Augustówku. I tutejszy cmentarz ma dzisiaj trochę nietypową formę.
Tu jest tablica informacyjna, gdyż zrobiono tutaj lapidarium i ustawiono tutaj nagrobki z tego cmentarza, który pierwotnie znajdował się tam za płotem, oraz z cmentarza w Brzezinach, przynajmniej te, które były w dobrym stanie. Widzimy tutaj bardzo ładnie widoczne napisy oraz bardzo jeszcze dokładne płaskorzeźby. Tu zachował się tylko kawałek tablicy. A kolejne nagrobki aż trzeba się odsunąć, bo nie mieszczą się w kadrze. Tu na tym mamy cytat z Pisma Świętego. Teraz możecie zobaczyć, co ten napis oznacza. Tu również być może jakieś epitafium, a ta dziura, która jest tu na środku, podobnie jak być może inne takie zniszczenia w tych nagrobkach, powstała od kuli w czasie II wojny światowej. Tu tylko kawałek. Tu kolejny wysoki nagrobek z bardzo małą tablicą, ale za to w języku polskim. Tu pomnik bez napisów, również z uszkodzeniem być może z czasów wojny. I tu mniejsze nagrobki. Ten po lewej w języku polskim, a ten po prawej to chyba najstarszy z tych wszystkich, które tu stoją. Mamy tu jeszcze taką tabliczkę. I wydawałoby się, że skoro utworzono tutaj takie lapidarium, to z terenu cmentarza w Augustówku zebrano wszystkie nagrobki. Ale tak nie jest. Przy samej ulicy można znaleźć jeszcze fragment, taki płaski, dość dużego nagrobka. I obok takie betonowe elementy. Teren jest również cały znaczony takimi dołami. Kolejny betonowy kawałek udało mi się wypatrzeć tutaj w tych krzakach. Zastanawiające jest, dlaczego skoro już władze dzielnicy zdecydowały się zająć tym miejscem, to nie wycięto przy okazji tych krzaków, nie uporządkowano terenu samego cmentarza, a tylko co większe nagrobki wyciągnięto i postawiono przy płocie. Niestety cmentarz jest tak zarośnięty z każdej strony. Nie znamy dokładnej daty jego założenia, ale w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że po wojnie wymagał on oczyszczenia z niewybuchów, gdyż toczyły się tutaj walki. Sam teren cmentarza jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków od 2012 roku i wtedy też powstało to lapidarium. Zdecydowanie, skoro już zdecydowano się zadbać o ten teren, to można było o niego zadbać do końca. Teraz jedziemy na kolejny cmentarz. Znajdujemy się teraz na terenie dawnej wsi Szamocin, która została włączona w granice Warszawy w 1977 roku. Jesteśmy przy ulicy Konturowej. I w tych krzakach przed wojną miał znajdować się cmentarz ewangelicki. Dziś nie zachowały się tu już żadne jego ślady. Jak widzimy, teren ten jest ogrodzony, więc dalej nie będę szedł. Mimo że nic tutaj tak naprawdę nie ma, to o dziwo w 2019 roku teren ten został wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta stołecznego Warszawy. Można tutaj dostrzec jeszcze trochę rzucające się w oczy nierówności terenu, aczkolwiek mogły one równie dobrze powstać w czasach późniejszych. Tak więc z samego Szamocina niewiele mogę pokazać,
ale w tym miejscu w ramach ciekawostki chciałem wspomnieć, że jeszcze jeden cmentarz ewangelicki znajdował się kiedyś w sąsiedztwie obecnego cmentarza tarchomińskiego. Jednak po wojnie ten cmentarz ewangelicki został wchłonięty przez cmentarz tarchomiński. Niemniej podobno do dzisiaj na cmentarzu tarchomińskim można znaleźć jeszcze pojedyncze nagrobki z napisami w języku niemieckim. A teraz ostatni cmentarz, który chciałem pokazać. Ostatni cmentarz znajduje się na tak zwanej Kępie Tarchomińskiej. Jest to to miejsce. Niestety teren ten jest położony na zamkniętym osiedlu i co prawda da się tu dostać, ale trzeba mieć na uwadze, że brama może być zamknięta, wtedy będzie trudniej. Cmentarz powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1894 roku, a najmłodszy z 1935. Pokażę teraz nagrobki, które udało mi się znaleźć, choć jak widać teren jest bardzo gęsto zarośnięty i dość zaniedbany. Pierwsza pozostałość cmentarza to taki betonowy słup. I tuż obok niego znajduje się pierwszy nagrobek. Tu jak widzimy napisy wciąż są czytelne. Na dole tutaj znajduje się data. Mamy na niej rok 1896. Warto zaznaczyć, że miejsce to wkrótce może przestać istnieć, gdyż z tego co mi wiadomo, ponieważ znajduje się ono w środku osiedla, to idealnie nadawałoby się pod budowę kolejnych domów. I podobno teren ten miał być już w przeszłości wystawiany na sprzedaż. Kolejne dwa nagrobki można odnaleźć tu przy płocie. Pierwszy z nich, napisy ma już dość wytarte, ale zachowała się jeszcze tutaj jego podstawa między liśćmi i również kawałek krzyża. Obok znajduje się drugi. I mamy tu nawet polsko brzmiące nazwisko Paulina Kozłowska. Na samym dole jest chyba data 1901. Na górze prawdopodobnie jest jeszcze resztka jakiejś farby. Ostatnie dwa nagrobki znajdują się chyba przy największym drzewie na tym cmentarzu. I chyba jest to kasztanowiec. Jeden z nich jest taki naprawdę duży. Drugi to tylko tablica. Tu widzimy płaskorzeźba krzyża. Również skrót HR. I na dole jest data 1935. To musi być ten najnowszy nagrobek, który jest na tym cmentarzu. I na koniec ten największy. Napisy są tam już tylko szczątkowe, choć może dałoby się jeszcze które rozczytać. Niestety z bliska przeczytanie tych napisów jest równie trudne. Więc wszystkich nagrobków udało mi się znaleźć 5. Być może w tych zaroślach jest ich jeszcze trochę więcej. Generalnie jest tutaj trochę śmieci i teren mocno zarasta, a ze względu na jego lokalizację obawiam się, że w dalszej perspektywie jego los jest przesądzony. Podobnie jak w przypadku osadników mieszkających na terenie dzisiejszej gminy Nieporęt, taka historia osadników z dzisiejszej Białołęki kończy się w czasie II wojny światowej, kiedy osadnicy zostali wsiedleni w głąb Niemiec, a do dziś zostały po nich między innymi ich cmentarze. Widokiem Wisły żegnam się z wami, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.